Bo zawsze jest tak przy tego typu konkursach, gdzie decydują internauci, że raczej w większym mierze badamy to, w jaki sposób jakieś grupy czy jakieś ciekawe wydarzenia są w stanie mobilizować zainteresowanie społeczne. To nie jest takie badanie jakościowe, gdzie my mamy jakieś obiektywne kryteria. Decydują przede wszystkim, myślę, społeczności, które są w to zaangażowane, bo to jest głosowanie internetowe i ci, którzy potrafią chwycić za serca internautów, a także swoje środowisko zmobilizować, no takie plebiscyty wygrywają. Tegorocznego zwycięzcy jakby sukcesem jest przypomnienie postaci Władysława Raginisa, że to był wielki bohater. To był młody chłopak w mundurze, który rzucony w sam środek wiru wojennego musiał walczyć, musiał podejmować ważne decyzje, miał pod sobą i brał odpowiedzialność za wszystkich swoich żołnierzy, którzy byli z nim. Potem został, przez kilka dni leżał martwy w schronie, później został zakopany praktycznie w rowie, w okopie dojściowym do swojego schronu, przez Armię Czerwoną przeniesiony do zupełnie przydrożnego rowu, gdzie tak naprawdę jego szczątki spoczywały do chwili obecnej. Pojawiały się już głosy poddające wątpliwość, czy kapitan Raginis w ogóle był w schronie, czy to prawda, że się rozerwał granatem. Tymczasem jakiś cud się chyba stał, bo odnaleźliśmy w mogile 6 odłamków granatu, którym kapitan się rozerwał, i łyżkę od granatu. Jak to było możliwe, że odnaleźliśmy to? Istnieje tylko jedna możliwość. Kapitan Raginis przyłożył granat do piersi, te odłamki wbiły się w ciało, ciało się rozłożyło, odłamki zostały. Tylko jest takie racjonalne wyjaśnienie. Znaleźliśmy medalik, który kapitan miał na szyi, wieczne pióro Pelikana, marki Pelikan, najdroższe, jakie wówczas było w tamtym czasie. Znaleźliśmy jeszcze bardzo ważny element, bardzo ważny przedmiot, pętlę drucianą, zaciśniętą. Ta pętla służyła do wyciągania kapitana Raginisa ze schronu przez Polaków. Chcielibyśmy przypominać o różnych ważnych wydarzeniach, ważnych historiach, które są w jakiś sposób obecnie upamiętniane. Myślimy, że jakby wokół tego typu działań można budować jakieś zainteresowanie i to jest zarówno jakiś sposób edukacji historycznej, jak i przyciągania również zainteresowania mediów.